Partnerem raportu jest firma K+S Polska, producent nawozów. Partnerami relacji są firma Makita, producent najwyższej jakości narzędzi oraz firma K+S. Tegoroczne forum ekonomiczne w Krynicy upływa pod znakiem teraźniejszych i przyszłych problemów Ukrainy. Niestety większość dobrych informacji dla Ukraińców to bardzo złe newsy dla polskich rolników. Na tym forum porusza się sprawy strategiczne i taką dla każdego polskiego farmera jest potencjalny zalew tanich płodów rolnych z Ukrainy. To państwo o trzykrotnie większym areale zasiewów od polskiego, o lepszej klasie gruntów. Po stowarzyszeniu z Unią może zalać nas zbożami, owocami i warzywami, niszcząc polskie rolnictwo. Ukraina po ujęciu Donbasu ma słaby przemysł i mało surowców. Żeby przeżyć, musi postawić na rolnictwo. Także jej minister rolnictwa mówi o tym. A z drugiej strony liczą na zwiększony eksport do Unii Europejskiej, oczywiście naszym kosztem. Posłuchajmy wypowiedzi polskich ekspertów i przedsiębiorców. Bo oni mają naprawdę wysokiej jakości produkty. Bardzo smaczne. Bardzo mogą przede wszystkim produkować warzywa i owoce ekologiczne. Z drugiej strony pamiętajmy o jednym, że dzisiaj potęga polskiego rolnictwa stoi na sile na pracownikach ukraińskich, którzy dostają 2-2,5 dolara za godzinę pracy, ale kiedyś oni wrócą na Ukrainę i w tym momencie gdzie my tych tanich robotników znajdziemy, jeżeli oni sami zaczną pracować na plantacjach truskawki, jagody w Ukrainie stworzonych przez Danona, zachodnie koncerny. My powinniśmy do tego wchodzić na rynek ukraiński i inwestować, bo akurat my mamy ten kontakt z Ukrainą i lepiej znacznie czujemy rynek ukraiński jak Francuz, Niemiec, Irlandczyk czy Duńczyk. No i trzeba się modlić, żeby może nie zniknął z pola widzenia Ukraińców rynek rosyjski. To jest następny temat, bo kiedyś ta wojna się skończy i w tym momencie akurat Ukraina ma tą szansę ze względu położenia logistycznego na eksport swoich produktów przede wszystkim na kraje azjatyckie. Kazachstan, Rosja i w inne kraje i może nas zastąpić. Na ile opierać się na owocach i warzywach w tym biznesie? Ja chcę powiedzieć, że w tej chwili Polska eksportuje owoców i warzyw za 2 miliardy dolarów. I pomimo tego, co przed chwilą zostało powiedziane, że Rosja dała nam stryczka w nos, to jednak chcę powiedzieć, że 80% eksportu to jest eksport do Unii Europejskiej. I można od razu w tym momencie powiedzieć, problem, który jest na Ukrainie z animowania małych gospodarstw domowych, uruchomienia małych rolników, znajdzie od razu upust w rynku unijnym ze względu na to, jakie w tej chwili funkcjonuje, jaka w tej chwili funkcjonuje współpraca między Ukrainą a Unią Europejską. Także wydaje się, że tutaj jest wielka szansa dla Ukrainy, żeby wdrożyć temat owoców i warzyw. Teraz, jakie to ma konsekwencje dla polskiego biznesu? Oczywiście Ukraina staje się bardzo poważnym konkurentem dla polskich wytwórców ze względu na to, że gro polskiego biznesu, i to zarówno owocowo-warzywnego, jak i biznesu produkcji mięsnej, jest biznesem, gdzie jest niski stopień przetworzenia, tak? Czyli handlujemy po prostu często surowcami, a warto pamiętać o tym, to już powiem przez pryzmat mojego obecnego biznesu, gdzie funkcjonuje w obszarze jaj i kurczaków, że 70% kosztu wytworzenia jaja czy kurczaków to jest pasza. Ukraina, mając swoje zasoby, jakie ma, jest w stanie wytworzyć zarówno jaja, jak i kurczaki w fenomenalnych kosztach. I na pewno Ukraina z jednej strony, i to trzeba oficjalnie powiedzieć, że wejście i wchodzenie, przybliżanie się do Unii oznacza dużo zagrożeń dla polskiego rolnictwa. Panie pośle, czy nie jest trochę tak, że silna Ukraina, gdzie towary stamtąd będą przepływały do Polski, osłabi polskie rolnictwo? Czy nie powinniśmy się trochę tego bać? Czy pan pozwoli na krótką refleksję historyczną? Podczas pierwszej debaty w Senacie
W sierpniu 1989 roku, w debacie poświęconej rolnictwu, powiedziałem, że Polska musi specjalizować się w szczególnych dziedzinach rolnictwa, bo powiedziałem, niedługo, a niedługo to może 10-20 lat, Ukraina dojdzie do wielkiej potencji rolniczej i nas tutaj, powiedziałbym, no przysypie tą wielkotowarową produkcją zboża, kukurydzy, no rzepaku. I to się dzieje na naszych oczach. I wtedy mówiłem, że jedyną szansą dla Polski to jest właśnie rolnictwo takie wyspecjalizowane, które wymaga więcej nakładów pracy, które wymaga właśnie tej takiej specjalizacji, bo my nie pokonamy Ukrainy w tej wielkotowarowej produkcji. I dlatego uważam, że jest ostatni moment, żeby Polacy wyspecjalizowali się właśnie w tej, ja to nazywam, no takiej naturalnej żywności. Myśli naturalnej pan o żywności. Zdrowej więc, żywności. Tak jest, naturalnej. Ja nie mówię tu o ekologicznej w sensie dosłownym, ale takiej naturalnej, zdrowej. To właśnie mówiłem wtedy przed 30 i więcej laty, że polska truskawka powinna być, nawet ją chrzciłem słodki pocałunek, sweet kiss, powinna być takim znakiem rozpoznawalnym polskich produktów rolniczych i powinna być serwowana od Paryża poprzez, prawda, aż tam dalej do Władywostoku, Pekinu dziś, i tak dalej, Waszyngtonu nawet. To jest takie symboliczne, powiedziałbym, potraktowanie, ale coś jest na rzecz, że nie powinniśmy iść takim ślepym tropem zachodniego rolnictwa, a więc nadmiernie schemizowanego, nadmiernie skoncentrowanego, nadmiernie uprzemysłowionego. To, co pan powiedział, zdrowa, naturalna żywność, oto rozpoznanie, rozpoznawalna marka polska, a to jest najlepsza w tej chwili polska marka, polski cukier, który powstał wbrew politykom, wbrew mediom, wbrew rozmaitym hachmentom, mówiąc delikatnie, i się ma znakomicie i myślę, że będzie zaczynem prawdziwie dużego narodowego koncernu spożywczego, którego właścicielem, daj Boże, powinni być pracownicy i plantatorzy. Będą najlepszymi strażnikami tej polskiej firmy. Partnerami relacji są firma Makita, producent najwyższej jakości narzędzi, oraz firma K+S. Partnerem raportu jest firma K+S Polska, producent nawozów.